Podaj miarę kąta zaznaczonego na rysunku w stopniach. Na rysunku zaznaczony jest niebieskim kolorem kąt, którego miarę mamy podać w stopniach. To jest ten kąt. Narysowany jest on na okręgu tak, że wierzchołek kąta pokrywa się ze środkiem okręgu. Ten okrąg, na którym narysowany jest kąt, to kątomierz. Najczęściej spotkać można kątomierze przypominające kształtem połowę okręgu, albo inaczej mówiąc, kąt półpełny. Wtedy największy kąt, jaki możemy takim kątomierzem zmierzyć, to właśnie kąt półpełny, 180 stopni. 180 stopni to całkiem dużo, ale możliwość zmierzenia kąta jeszcze większego, aż do 360 stopni, jest jeszcze ciekawsza. Taki kątomierz, wyglądający jak kąt pełny albo jak okrąg, daje nam możliwość zmierzenia dowolnego kąta. Kątomierz, który kształtem przypomina tylko półokręgu, daje możliwość zmierzenia kąta maksymalnie 180 stopni. Sposób mierzenia kąta takim pełnym kątomierzem jest taki sam jak w przypadku mierzenia kątomierzem półpełnym. Pierwsza sprawa to upewnienie się, że jedno z ramion mierzonego kąta wskazuje 0 stopni. Na tym rysunku zrobił już to ktoś za nas. To ramię kąta leży dokładnie na zerze. Wierzchołek kąta musi pokrywać się ze środkiem kątomierza albo ze środkiem okręgu, którym jest ten kątomierz. I sprawdzamy, jak daleko na skali kątomierza w dodatnią stronę leży drugie ramię kąta? Jak bardzo jest oddalone od miejsca zaznaczonego jako 0? Możemy zaznaczyć to strzałką, możemy narysować sobie taki łuk aż do tego miejsca. Gdyby drugie ramię kąta oddalone było o tyle od pierwszego ramienia, to miara kąta wynosiłaby 10 stopni. Gdybyśmy musieli przesunąć się do drugiego ramienia dotąd. To byłby to kąt o mierze wynoszącej 50 stopni. Nasz kąt ma drugie ramię aż tutaj. Od pierwszego ramienia do drugiego musimy przemierzyć całą tę drogę aż do oznaczenia 160 stopni, czyli miara kąta pokazanego na tym rysunku wynosi 160 stopni. I taka jest odpowiedź. Pamiętajcie, że mierząc kąty kątomierzem, wierzchołek kąta musi pokrywać się ze środkiem kątomierza. Jedno z ramion mierzonego kąta musi wskazywać 0 i sprawdzamy, jak bardzo drugie ramię w dodatnią stronę na skali jest oddalone od pierwszego. Odczytujemy liczbę wskazywaną przez drugie ramię mierzonego kąta.